Witajcie kochani w pierwszym odcinku na moim kanale. Jestem magistrem Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również jestem psychodietetykiem oraz menadżerem wellness i spa. Od wielu lat opiekuję się dietetycznie pacjentami z różnymi schorzeniami w poradniach dietetyki, jak również w żywieniu zbiorowym w oddziałach szpitalnych i cateringach. Kanał ten powstał z chęci kontaktu z pacjentem, klientem bądź z osobami, które chciałyby dowiedzieć się czegoś na temat diet, dietoterapii, oczyszczania, ziołolecznictwa, profilaktyki, zdrowego stylu życia. Również powstał z chęci kontaktu po prostu z pacjentem, z klientem, ponieważ w obecnych czasach ten kontakt jest nieco utrudniony. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o zaleceniach w cukrzycy. Definicja cukrzycy. Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna charakteryzująca się zwiększonym stężeniem glukozy we krwi, czyli tzw. hiperglikemia, będąca wynikiem zaburzeń lub działania insuliny. Jakie są czynniki tej choroby? Jakie są czynniki ryzyka? No po pierwsze przejadanie się, czyli to, że nie trzymamy diety. Niska lub brak aktywności fizycznej. Nadwaga, dlatego tak istotne jest, żeby kontrolować swoją masę ciała, nie bać się tego, tylko na przykład raz na 2 tygodnie wchodzić na wagę i sprawdzać, ile ważymy. Nadwaga, czyli BMI, a więc Body Mass Index powyżej 25. I obciążenia genetyczne. To jest bardzo ważne, czy w naszej rodzinie ktoś miał bądź ma cukrzycę. Współistniejące inne schorzenia, takie jak nadciśnienie czy hipercholesterolemia. Dlatego, że jeżeli do tego dojdzie nam cukrzyca, mamy tak zwany zespół metaboliczny. Wyniki badań i objawy kliniczne. Objawy kliniczne przy cukrzycy to czasami jest chudnięcie, to czasami jest częstomocz, jak również pragnienie, ale też ważne są badania krwi, czyli kontrolujmy swoje badania krwi przynajmniej raz na 6 miesięcy, czy no chociażby raz w roku. Badajmy, jaka jest nasza glikemia na czczo. Nieprawidłowa to jest od 100 do 125 mg na decilitr. Również ważna jest krzywa cukrowa, czyli zwiększone stężenie glukozy we krwi, ponad 200 mg na decylitr po 2 godzinach po doustnym podaniu glukozy 75 g. Wyróżniamy 2 typy cukrzycy. Mamy cukrzycę typu pierwszego i cukrzycę typu drugiego. Cukrzyca typu pierwszego oznacza całkowity brak insuliny. Jest to spowodowane zniszczeniem aparatu wyspowego trzustki, który jest odpowiedzialny za wydzielanie tego hormonu. Na ten typ cukrzycy cierpi od 3 do 5% osób chorych na cukrzycę. Drugi typ cukrzycy, cukrzyca typu drugiego, tak zwana cukrzyca tabletkowa. Przyczyna to upośledzenie wydzielania insuliny i spadek wrażliwości na ten hormon w tkankach obwodowych. Ten typ cukrzycy przeważa u chorych na cukrzycę. I tak to jest, że właśnie w jednym i drugim schorzeniu bardzo ważna jest zmiana diety, zmiana sposobu żywienia. Dlatego często, lub powinno to tak wyglądać, chorzy trafiają właśnie do dietetyka, aby ustalił im dietę, aby powiedział, co mogą jeść, tak żeby dobrze się czuli, aby te wyniki badań krwi były prawidłowe. Więc teraz omówię Wam właśnie zalecenia dietetyczne. To, od czego powinniśmy zacząć, to jest to, aby nasze posiłki były regularne. Czyli nie dopuszczamy do tego, żeby robić przerwy 8-godzinne, 7-godzinne pomiędzy posiłkami, tylko staramy się jeść regularnie. Jemy pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Czyli powinniśmy zjadać od 4 do 5 posiłków co 3,5-4 godziny. To jest po pierwsze bardzo ważne. Po drugie, staramy się, aby nasza dieta była prawidłowo zbilansowana, tak? Czyli żeby białko, węglowodany, tłuszcze były prawidłowo rozłożone, jeśli chodzi o te 5 posiłków, o których Wam powiedziałam. Jeśli mówimy o kaloryczności diety, no to tutaj w zależności od celu, prawda? Kaloryczność diety musi być ułożona pod kątem naszej aktywności fizycznej, naszego wieku, naszego celu, czy chcemy schudnąć, czy chcemy, żeby nasza masa ciała była na optymalnym poziomie, czy chcemy przytyć. Ważne też jest, żeby zwracać uwagę, co jemy na dany posiłek. Jeśli mówimy o produktach zbożowych, to przy cukrzycy te produkty powinny być pełnoziarniste, czyli pieczywo pełnoziarniste, pieczywo żytnie, pieczywo graham. Natomiast nie jemy pieczywa takie jak pieczywo pszenne, jak pieczywo cukiernicze, jak jakieś kruasanty, rogale, dlatego że tam będzie dodatek cukru, będzie tam dodatek bardzo dużej ilości tłuszczu, a zależy nam na tym, żeby nasza dieta była zdrowa. Jeśli mówimy o produktach zbożowych jako dodatku do obiadu czy do kolacji, to wybierajmy kaszę gryczaną, wybierajmy makarony razowe, wybierajmy ryż brązowy bądź ryż parboiled. Nawet możemy wybierać ziemniaki, tutaj mówię oczywiście już o obiedzie, tylko te ziemniaki powinny być gotowane, bez dodatku tłuszczu i nie tłuczone. Produkty zbożowe powinny być dodawane do pierwszego śniadania, do obiadu i do kolacji. Jeśli mówimy o mięsie i przetworach z wędlin, to tutaj wybierajmy chude produkty, czyli wędliny chude, typu wędliny drobiowe, wołowe, wieprzowe. Starajmy się unikać produktów takich jak parówki, takich jak salami, jak pasztet, jakie po prostu tłuste kiełbasy. Dlatego że chcemy, aby masa ciała była nasza w normie. Poza tym często też, jeśli ktoś cierpi na cukrzycę, to tak jak powiedziałam, cierpi na podwyższony cholesterol. Jeśli mówimy o przetworach mięsnych do obiadu, to tutaj starajmy się, żeby forma przygotowania to było pieczenie, duszenie, gotowanie, nawet może być smażenie, tylko po prostu smażenie nie na głębokim tłuszczu i nie w dużej ilości panierki. Powinniśmy jadać jak najbardziej ryby. Ryby powinny być albo pieczone w folii, albo właśnie duszone, albo w formie zupy rybnej, czy w formie jakichś pulpetów. Ryby powinny być spożywane 2 razy w tygodniu, bowiem są bardzo zdrowe, zawierają dużo witaminy D3. Oczywiście ryby ze sprawdzonych źródeł, bowiem nadmiar ryb z niesprawdzonych źródeł może też powodować, że w naszym organizmie będzie dużo metali ciężkich. Jeśli mówimy o przetworach mlecznych, w diecie u osób z cukrzycą, czyli w diecie o niskiej zawartości węglowodanów prostych, to starajmy się, aby przetwory mleczne były dodawane do pierwszego śniadania, do drugiego śniadania bądź do podwieczorku. Wieczorem już starajmy się nie jeść tych przetworów, dlatego że te przetwory naturalnie zawierają cukier, laktozę i nawet jeżeli będzie to mleko pozbawione laktozy, i tak zawiera ono cukier. Zwracajmy uwagę na zawartość tłuszczu, aby przetwory te były chude bądź półtłuste. Jeśli mówimy o mleku i nie mamy nietolerancji na mleko krowie, to tutaj wybierajmy mleko 0,5–1,5%. Starajmy się, żeby nie było to mleko tłuste. Starajmy się, żeby to były produkty naturalne, czyli jogurt naturalny, kefir naturalny, maślanka naturalna. Nie jogurty z dodatkiem owoców, nie jogurty czy jakieś desery mleczne z dodatkiem cukru, czy jakieś serki homogenizowane z dodatkiem cukru. Jak najprościej, jak najbardziej naturalne produkty są po prostu najlepsze. Możemy jadać jajka jak najbardziej. 7 sztuk jaj w tygodniu to jest dobra ilość. Jajko jest bardzo zdrowe, ma bardzo dużo różnych aminokwasów. Tutaj mówię o żółtku jaja. Staramy się, żeby jajko było gotowane, ono może być smażone, ono może być jajkiem gotowanym w koszulce. Jak najbardziej jajko tak, do śniadania, do kolacji, super dodatek. Jeśli mówimy o tłuszczu i tłuszczach, to w diecie u osób chorych na cukrzycę powinny być to tłuszcze roślinne, czyli na przykład oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej lniany. Staramy się unikać tłuszczy zwierzęcych, czyli smalec, czyli po prostu zbyt duża ilość masła, bo masło oczywiście jest zdrowe i powinniśmy je jadać. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj ważne są też inne parametry, jeśli mówimy o na przykład właśnie tym cholesterolu. Jeśli mówimy o warzywach, jak najbardziej warzywa powinny być powiedzmy 4 razy dziennie spożywane, ponieważ zawierają dużo witamin, dużo błonnika. Natomiast starajmy się, żeby to były bardziej warzywa surowe niż warzywa gotowane, a już na pewno nie warzywa rozgotowane. Unikajmy buraków, unikajmy marchwi, bądź jeśli już, to niech będzie to surówka. Unikajmy warzyw strączkowych, unikajmy kukurydzy, groszku zielonego, ponieważ te warzywa, o których właśnie Wam powiedziałam, mają wysoki indeks glikemiczny. Możemy jadać inne warzywa, może być to pomidor, ogórek zielony, sałata, brokuły, brukselka, po prostu inne warzywa, zielone warzywa, natomiast unikamy tych warzyw, o których powiedziałam. Powinniśmy jadać również owoce. Owoce mają być do drugiego śniadania i do podwieczorku bądź do pierwszego śniadania. Wieczorem nie jemy już owoców, ponieważ zawierają one naturalne cukry, tak jak mleko. Owoce, które możemy sobie jeść, to jest jabłko, to jest grejpfrut, to jest kiwi. Natomiast staramy unikać owoców takich jak pomarańcze, takich jak arbuzy, takich jak banany, winogrona, owoce suszone. Tam będzie więcej cukru, tam będzie wyższy indeks glikemiczny, dlatego mamy tego unikać. Możemy jadać orzechy, ale również zwracajmy uwagę na takie właśnie rzeczy jak indeks glikemiczny. I tutaj orzechy, które mają wyższy, to są orzechy pistacjowe na przykład, to są orzechy włoskie. I mimo tego, że oczywiście orzechy są zdrowe, bo mają te dobre tłuszcze, to również pamiętajmy o ilości, czyli porcja to jest garść, a nie na przykład całe opakowanie. Jak również ważna jest godzina, w której to jemy, czyli właśnie dodatek do pierwszego śniadania, do drugiego śniadania, do podwieczorków. Kolacja powinna być to na przykład zupa, albo leczo, albo sałatka z warzyw, z dodatkiem jajka, z dodatkiem tuńczyka bądź innych ryb. Napoje. Napoje w naszej diecie są naprawdę istotne. Tutaj mówimy przede wszystkim o wodzie. Tutaj powinniśmy wypijać od 1,5 do 2 litrów przede wszystkim wody dziennie. Jeśli natomiast nam się to nie udaje, żeby to była woda, to starajmy się, żeby tutaj w tych napojach była też herbata. Herbata słaba czarna, herbata ziołowa, herbata zielona, herbata biała, herbaty owocowe. Możemy również pić kawę, oczywiście, ale kawy do 2 kaw dziennie. Starajmy się jej nie słodzić. Jeśli już słodzimy, to niech to będzie stevia, erytrytol. Nie słódźmy cukrem, nie słódźmy miodem, bo jest to też cukier, tylko po prostu fruktoza. Umiarkowanie w posiłkach, czyli nie przejadajmy się. Odchodźmy od stołu lekko niedojedzeni. Jest dobre uczucie, żeby właśnie nie rozpychać żołądka, żeby potem nie było też senności po posiłku. To jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na to, jak nasz organizm reaguje na dany posiłek, jak się czujemy. Uregulowanie, to już Wam powiedziałam, czyli 5 posiłków w ciągu dnia, nie robienia długich przerw pomiędzy posiłkami. Poza tym to, żebyśmy mieli czas na ten posiłek. Oczywiście tutaj wiadomo, każdy jeśli pracuje i nie ma czasu, to chociaż żeby te 5 minut poświęcić, ale chodzi o to, żeby usiąść, żeby skupić się nad tym posiłkiem, żeby nie oglądać telewizji w trakcie jedzenia, żeby nie szukać czegoś w komórce w trakcie jedzenia, tylko żebyśmy przyswoili, że ten czas, który spędzamy nad posiłkiem, jest to dla nas czas danego posiłku, żeby dobrze trawić, żeby dobrze gryźć, wszystko, żeby przebiegało dla naszego po prostu dobrego samopoczucia. Unikanie. Unikanie na pewno alkoholu, na pewno soli, na pewno cukrów prostych, słodyczy i nadmiaru tłuszczów zwierzęcych, które również właśnie są w słodyczach. Uprawianie aktywności fizycznej minimum 30 minut dziennie. Ta aktywność fizyczna powinna być taką aktywnością fizyczną, która sprawia nam przyjemność, czyli na przykład spacer, czyli na przykład nordic walking, czyli na przykład taniec, czyli na przykład orbitrek, czyli na przykład rowerek. Coś, co będziemy chętnie po prostu robić, a im częściej będziemy ćwiczyć, tym większa będzie przyjemność, ponieważ nie będzie to nam sprawiało takiej trudności jak na początku. Będą wydzielały się endorfiny, hormony szczęścia. Także ja Wam polecam, sama ćwiczę na orbitreku 4 razy w tygodniu. Nawet udaje mi się 60 minut i naprawdę to jest super po prostu, żeby znaleźć coś, co sprawia nam przyjemność. Dzięki temu poprawia nam się sylwetka, dzięki temu poprawia nam się myślenie o własnym ciele, dlatego aktywność fizyczna jest tak bardzo ważna. Tak jak powiedziałam, pozytywne myślenie, czyli to, że stosuję dobrze zbilansowaną dietę, że dobrze się odżywiam, że piję odpowiednią ilość wody, że ćwiczę. To, że moje parametry, jeśli chodzi o glukozę, glikemię, są w porządku, to jest właśnie zasługa leków, lekarstw, ale na pewno też diety, która jest podstawą w cukrzycy. Dieta jest podstawą w cukrzycy, aktywność fizyczna. Pamiętajcie, to jest najważniejsze, żeby właśnie to wszystko, o czym tutaj dzisiaj Wam powiedziałam, robić. I chociaż na początku może wydawać się to trudne, to naprawdę warto przezwyciężyć te swoje słabości i po prostu stosować dietę, bo to jest najważniejsze. Dobrze. Moi kochani, dziękuję Wam za dzisiejszy wspólnie spędzony pierwszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych.